Historia chojnika rozpoczyna się w połowie XIV wieku, kiedy na skalistym szczycie góry Kynast książę Świdnicko-Jaworski Bolesław II Mały buduje zamek, na który składa się okrągła wieża obronna, dom mieszkalny i bramy. Przez całe wieki twierdza górująca nad rozległą kotliną stanowiła symbol śląskiego rycerstwa, przypominając, że chojnik jest jednym z nielicznych zamków dolnośląskich, które nigdy nie zostały zdobyte. Zamek miał wielu właścicieli i w zależności od ich gustów i zasobności kiesy był wielokrotnie przebudowywany. Bardzo często o rozbudowie twierdzy decydowała konieczność. Wraz z upływem czasu zmieniały się bowiem sposoby prowadzenia walki. Użytkowej historii chojnika położył kres pożar. 31 sierpnia 1675 roku od uderzenia pioruna zamek spłonął, a zgliszcza jego zabudowań mieszkalnych nigdy już nie zostały odbudowane. Malownicze ruiny jednak już od początku XVIII wieku nieodparcie przyciągały turystów. Wśród zamkowych ruin żyją rozliczne duchy. Spotkać je można tutaj często, a legendy związane z widmowymi postaciami dostrzeganymi na murach chojnika ubarwiają jego historię. Jedną z najbardziej znanych, niesamowitych opowieści wpisanych w mury warowni jest historia o Kunegundzie. Dawno, dawno temu mieszkał w zamku kasztelan, który w trakcie suto zakrapianej biesiady, chcąc poszczycić się swoją sprawnością i odwagą, przyjął zakład, że konno objedzie swój zamek po szczytach murów. Niestety, jak łatwo można było przewidzieć, nierozważny rycerz runął w przepaść. Mury chojnika, nierówne i strome, wydawały się dla ciężko zbrojnego jeźdźca przeszkodą nie do pokonania, a poza tym śmiertelnie niebezpieczną. Na śmierci chełpliwego włodarza chojnika historia jednak się nie skończyła. Miał bowiem ów kasztelan młodą i niezwykle piękną córkę imieniem Kunegunda. Ta, po wypadku ojca, przyrzekła sobie, że odda swą rękę tylko takiemu, który spełni zamysł jej rodzica i objedzie konno zamkowe mury.
Uroda, a także spory majątek panny kusiły licznych śmiałków. Przybywali stromymi ścieżkami na zamek, gdzie już na pierwszy rzut oka widać było, że zadanie jest niemalże niewykonalne. Co rozsądniejsi śmiałkowie w tym momencie rezygnowali, jednak wielu rycerzy próbowało swoich sił. Młodzieńcy wyruszali na mury i spadali, kończąc życie pośród głazów piekielnej doliny. Nie zwiększyło to twardego serca panny, która bez mrugnięcia okiem patrzyła, jak kolejni rycerze szli dla niej na śmierć. Biegły lata. Zła sława zamku rosła. Kunegunda była wciąż piękna i posażna, choć już nie młoda. Z upływem czasu rzedły szeregi konkurentów, którzy coraz rzadziej pojawiali się w murach hojnika. Kiedy zdawało się już, że dziewczyna dokona żywota w panieńskim stanie, na zamkowym dziedzińcu zjawił się niezwykle piękny i z lica i z postawy młodzieniec. Serce Kunegundy po raz pierwszy zabiło żywiej. Zbiegła z wieży i prosiła rycerza, by nie wyruszał na mury, gdyż ona i tak wyjdzie za niego. Śmiałek jednak pozostał niewzruszony. Dosiadł konia i objechał zamkowe mury, a jego wierzchowiec utrzymał się na urwistym szlaku. Rozległy się fanfary, a Kunegunda wybiegła rzucić się pięknemu rycerzowi w objęcia. Ten jednak ani drgnął i odrzekł, że nie chce wiązać się z kobietą, przez której okrucieństwo i nieczułość zginęło tylu niewinnych ludzi. Następnie odjechał, a księżniczka, nie mogąc znieść upokorzenia, sama rzuciła się w górską przepaść. Inną, chociaż na pewno mniej znaną historią związaną z hojnikiem, jest historia Hansa Urlicha Szafgocza, jednego z najbardziej sławnych właścicieli warowni, który poprzez małżeństwo z księżniczką Barbarą Agnieszką skoligacił swój ród z Piastami. Hans Urlich urodził się na zamku Gryf. W wieku 16 lat objechał połowę Europy. Był we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Anglii, Flandrii i w Niemczech. Już jako dojrzały mężczyzna lubił urządzać wspaniałe, wystawne uczty, na których pojawiali się najbardziej znani arystokraci i rycerze ówczesnego świata. Na jedno z takich przyjęć Hans Urlich zaprosił na hojnik kilkudziesięciu przyjaciół. Był wśród nich pastor Andrzej Tym z Podgórzyna.
Duchowny interesował się astrologią, sporządził więc dla Szawgocza horoskop, który miał być urodzinowym prezentem. Zginiesz przez zimne żelazo, panie, oświadczył pastor, wręczając hrabiemu horoskop. Przy stole na chwilę zrobiło się nieswojo, ale po kilku minutach wszyscy zaczęli się śmiać. To wierutne bzdury, stwierdził Szawgocz, który długo studiował prawo i nauki ścisłe, nie wierzył więc w żadne siły nadprzyrodzone ani wpływy gwiazd. Skoro wszystko zapisane jest w niebiosach, to niech pastor wykreśli horoskop dla jagnięcia, które zaraz wniesie służba. Duchowny z początku się obraził. Tłumaczył, że wykres astrologiczny można sporządzić tylko dla człowieka. Panie jednak bardzo nalegały, a czego nie robi się dla kobiet. Pastor poprosił więc o datę i miejsce urodzenia jagnięcia, coś popisał, policzył i wydał wyrok. Zwierzę zostanie pożarte przez wilka. Hrabia Szawgocz wybuchnął gromkim śmiechem. Godzinę temu wydał przecież rozkaz, aby jagnię podać wieczorem do stołu. Zgromadzonym gościom długo jednak przyszło czekać na pieczeń. Kiedy służba nie przynosiła obiecanego jagnięcia, zdenerwowany hrabia zażądał od kucharza wyjaśnień. Ten, kłaniając się nisko, powiedział, że jagnię rzeczywiście zjadł wilk. Tak się często bowiem zdarza, że przestajemy zauważać coś, co stoi w naszym domu od wielu, wielu lat. Podobnie było na choiniku. W latach, kiedy rządził tu Hans Urlich Szawgocz, w kuchni trzymano nieszkodliwego wilka, który był używany do kręcenia rożna. Nikt nie zwracał na niego uwagi, wszyscy bowiem byli do wilka przyzwyczajeni jak do psa. Akurat w urodziny hrabiego zwierzę również postanowiło urządzić sobie ucztę. Najbliższym daniem było pyszne jagnię. Oczywiście przepowiednie pastora i wydarzenie w kuchni można było uznać za niezwykły zbieg okoliczności. Hrabia jednak się przeraził i, jak się okazało, słusznie. W 1634 roku posądzony o spisek przeciwko cesarzowi został aresztowany, a w lipcu 1635 ścięty w Ratyzbonie. Ruiny Chojnika nieodparcie przyciągały turystów, którzy już od końca XVIII wieku gromadnie odwiedzali zamek.
Dla ich wygody na początku XIX wieku powstała tutaj gospoda oraz punkt wynajmu przewodników i tragarzy lektyk. Od 1860 roku na zamku działa niewielkie schronisko. W połowie XIX wieku schronisko na Chojniku oferowało 50 różnych posiłków i napoi. Ściągano tu na koncerty orkiestry dęte, urządzano festyny z loteriami i nabożeństwa ewangelickie. Zamek cieszył się wielkim powodzeniem również z powodu tajemniczej zjawy, która nawiedzała schronisko. Z 1890 roku pochodzi najstarsza wiadomość o duchu krążącym nocą po pokojach i straszącym przebywające tu osoby. Informacja z 1893 roku podaje, że chodząca po budynku nadprzyrodzona zjawa jest postacią promieniującą i bezszelestnie poruszającą się w środku nocy po pomieszczeniach schroniska i przesuwającą niektóre przedmioty na swej drodze. Notatki o duchu z początku XX wieku są dłuższe i bardziej dokładne. W schronisku turyści odczuwali często dziwne drgania. Widzieli tryskające spod podłogi iskry oraz krzesła, które same przesuwały się po korytarzu. Duch był powodem wizyt na Chojniku wielu spirytystów, z których każdy miał swoją teorię na temat dziwnych zjawisk. Jedni twierdzili, że daje o sobie znać Kunegunda, niektórzy stawiali na ściętego Hansa Urlicha Szafgocza, inni uważali, że po schronisku krąży duch Giermka, który z nieszczęśliwej miłości rzucił się kiedyś z zamkowej wieży. Podobno i dzisiaj w zamkowych ruinach można napotkać tajemniczą zjawę. Warto odwiedzić Chojnik w trakcie zwiedzania najpiękniejszych zakątków Kotliny Jeleniogórskiej. Zdarza się bowiem czasem, że w ruinach Chojnika pojawia się na moment i znika za załomem murów księżniczka Kunegunda, pokutująca w tym miejscu nadal za przewiny nieczułego i okrutnego serca.
Niekiedy z cienia leżącego u pnia starego drzewa wychyli brodatą twarz rzepiór, zwany także liczyrzepą. Pan i duch gór olbrzymich, patrzący raczej łaskawym okiem na ludzi przybywających w mury warowni w poszukiwaniu historii i legend, które w tych murach brzmią nadzwyczaj przekonująco. Thank you.